Zainteresowanie noworocznym koncertem Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Ponieca było tak duże, że w tym roku zaplanowano aż 2 koncerty. Repertuar jest identyczny na obydwu koncertach. Nie zabraknie kolęd, nie zabraknie też i walca angielskiego, marszów, ale także utworów na przykład z Wiednia, na przykład Marsza Radeckiego. Natomiast dzisiaj, w tym roku, podjęliśmy decyzję, że konwencją całego utworu, o czym nie powiedzieliśmy jeszcze naszym słuchaczom, tego dowiedzą się w trakcie koncertu, jest muzyka filmowa. Jako solistka wystąpiła Weronika Marchewka, obdarzona niesamowitym głosem sportsmenka kulomiotka. Anioł pasterz on mówi, Chrystus się wam narodził, Betlejem nie bardzo podły mieście, narodził się w ubóstwie, tam przybył stworzenia. W Betlejem nie bardzo podły mieście, narodził się w ubóstwie, chcąc się dowiedzieć tego boskiestwa wysłowego, wierzyli do Betlejem skłonnie, znaleźli dziecię w sobie, Maryję Józefę. W charakterze dyrygenta po raz pierwszy wystąpił 11-letni Maciej Michalski, muzyk grający na tubie. Publiczność przyjęła go owacyjnie. Pamięta Mariana Kociniaka w roli Franka Dolasa w rytm muzyki do popularnej komedii Jak rozpętałem II wojnę światową, na halę widowiskowo-sportową w Poniecu wjechał czołg. Rok 2017 był niezwykle udany dla orkiestry z Ponieca, która zdobywała nagrody na konkursach i festiwalach. W 2018 być może wystąpi na festiwalu we Włoszech. Jeśli wszystko dobrze pójdzie i wszystko nam się uda, dopniemy wszystkie końcowe szczegóły i przede wszystkim rodzice wyrażą zgodę, to wyjedziemy do miejscowości Giulianowa, to jest na wysokości, miejscowość na wysokości Rzymu, aczkolwiek po drugiej stronie, nad Morzem Adriatyckim. Jest tam festiwal, gdzie zjeżdżają się z orkiestry z całego świata, z tego co wiem w tym roku będą 2 orkiestry z Meksyku, będzie orkiestra z Kostaryki, bodajże kilka orkiestr z Polski, ponieważ tam bardzo dużo osób przyjeżdża z Polski, gdyż organizatorzy sami zapraszają bezpośrednio orkiestry i my taką propozycję dostaliśmy już któryś rok. Niestety zawsze to było tylko w kwestii jakby marzeń, bo koszt wyjazdu jest ogromny, przedsięwzięcie jest ogromne, natomiast mamy nadzieję, że w tym roku podołamy. Wykonany z pasją i wirtuozerią koncert noworoczny udowodnił, że dla orkiestry wyjazd do Włoch będzie muzyczną przygodą i doskonałą promocją dla Ponieca.
Fundusze na wyjazd zbierane były w przerwie koncertu. Dochód ze sprzedaży okolicznościowego kalendarza upamiętniającego stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ciast przeznaczone zostanie na wsparcie udziału orkiestry na festiwalu we Włoszech.